wiele możliwości. Jest okej, trochę więcej spokoju będzie teraz, bo no z chłopaki naprawdę mieliśmy sporo roboty przy dzisiejszym meczem, więc plan wykonany. Cieszę się, że jesteśmy drużyną, właśnie to pokazaliśmy dzisiaj. Każdy dał o siebie tyle jak trzeba i to się liczy naprawdę. Przewaga punktowa w końcowym wyniku jest dość duża, ale to nie był łatwy mecz. A który jest łatwy? Nie no, okej. Na początku nie było łatwo. Ale najważniejsze, że na koniec zrobiliśmy progres w prędkości i zdecydowanie w startach, bo mecze wcześniej to mieliśmy właśnie problem z startem. Przemek, wygrana, awans do półfinału w playoff i dla Ciebie niesamowity bieg z Lahtim i Jamrugiem. Jak to jest przywieźć za sobą takie nazwiska? No oczywiście tak, że fajnie jest przywieźć, ale wiadomo też pracuję nad tym, żeby te biegi się powtarzały co chwilę. Wiadomo, ten pierwszy bieg troszkę zepsułem, no i troszkę się podpaliłem na ten pierwszy bieg, no i nie wyszło. Później skoncentrowałem się trochę bardziej, no i wyszło tak jak chciałem. I jakie plany na przyszłość? Jak się będziesz przygotowywać do półfinałów? No będziemy jeździć, trenować. Teraz mam jeszcze... Dobrze, kochani. Teraz mamy finał w Lublinie, później tutaj Neskapa, także jest trochę tej jazdy i trzeba się rozjeżdżać cały czas, próbować nowe silniki, ustawienia, żeby być gotowym na półfinały.